na fentamina, czy trafia, tylko GBS kawka. O właśnie, i może przyjdziemy do ciebie za dyma. Tak, o kurczę, najpierw mam pytanie, to jest ten franio, co mówi Alizy na ostatniej jakiejś konferencji, że jakaś dziewczyna już zazdrościła, że obciągała mu. Nie no, stary, z Lizy zazdrość to pro, nie, kurde. Jeszcze raz? What? Otóż. Jeszcze raz za dymka, spokojnie. Nie, mówię, że to jest ten franio, co Lizy opowiadała na ostatniej konfie, że jakaś dziewczyna jej zazdrościła, że mu obciągała. Jak to on, to kurwa stary, z Lizy zazdrość to pro, nie, kurde. Brawo! Zadyma się odroczył. Szapoba! Szapoba, stary! O kurczę, no. No i teraz, no, mówicie, że trzeba wrócić do Zadymy. Ale jakieś pytanie może macie do mnie? Zadyma, no właśnie, już niedługo wasz wielki rewanż, ostatnia walka. Dwie rundy, można powiedzieć, no, Piotrek, tak się powiedzieć, Paweł, Piotrek cię bił. Dopiero w trzeciej rundzie... Oj, tam bił od razu, bił. Tam to, że jakiś tam wprowadzał i leżał z góry, to tam bił od razu. Ale mówiłeś, jak rozmawialiśmy, że on nawet nie bił tak mocno, jakby to się wydawało. No znaczy, no wiadomo, że tam tarcia z zewnątrz jakieś na twarzy było widać, ale tam poza tym jednym ciosem, co mu tak wszedł mocniej, sobie tam gdzieś naruszył, co się cofnąłem, to poza tym nic nie odczułem praktycznie z tych ciosów, nie? Ja zresztą każdy wie, że głowę mam twardą, więc w takim razie do takich... Zazwyczaj zbijam ciosy głową, nie? No. Ale no tak, to parterowe umiejętności przy jego ciężarze troszeczkę mi tam gdzieś przeszkadzały bardziej, no ale to już teraz przerobione, mam wszystko pod niego. No i teraz no zobaczymy, czy on dotrzyma słowa, bo jednego już nie dotrzymał. Zobaczymy, czy teraz... Jakiego nie dotrzymał słowa? No tam oglądałem wywiady po walce z nim, nie? No. I mówił, że gdzieś tam ze mną się napije, a jakoś nie przyszedł. No ja takich, ja pamiętam, takie rzeczy nie odpuszczam. Nie mogłem cię znaleźć. Jasne, jasne. Ja, widzisz, dla chcącego nic trudnego, ja byś chciał, to byś znalazł, nie? Ale teraz ci obiecuję, że się napijemy. A nie, no teraz najpierw stary to zawalczyć. Nie, no będziemy musieli świętować moją wygraną, więc zaproszę cię do tego. No, wiesz co ci powiem, no nie mówię tak, nie mówię nie, ale na pewno ci nie dam tak łatwo skóry, nie dam, chcę wygrać i wiadomo, że ja jako zawodowiec uważam, że o wiele bardziej potrafię w tym krótkim czasie teraz wyciągnąć wnioski. Tobie narożnik też na pewno twoi trenerzy powiedzieli, co masz robić teraz w walce ze mną, ale ja nie miałem wcześniej żadnego twoich walk nigdzie materiału. Teraz mam już materiał i to bardzo świeży i to jeszcze z walki ze mną. I teraz jako zawodowiec ja potrafię jeszcze zimną głową wprowadzić te zmiany w walkę. A ty zobaczymy, czy teraz głowa twoja pozwoli ci wprowadzić twoje zmiany, które tobie narożnik podpowie, a to będzie kluczowe, nie? No wiesz, ja nie walczyłem prawie w ogóle i ty wychodziłeś tak naprawdę do amatora i jakby nie potrafiłeś tego wykorzystać, więc wątpię, że uda ci się jakby przeanalizować moją walkę na tyle, żeby ze mną wygrać. A ci powiem ci, że amatorem się zresztą tak wszyscy nazywacie, żeby wam jakby w razie, gdybyście przegrali, to żebyście nagle mieli słowa wytłumaczenia, że dlaczego przegraliście, bo jesteście amatorami. Trzeba pamiętać, że ja MMA nie trenowałem w ogóle, to jest całkiem inna formuła, dyscyplina, to całkiem coś innego. Ty trenowałeś parę lat, tam przerwę miałeś, co prawda, ale przypomnieć sobie, a nauczyć się od nowa, to jest całkiem różnica. Teraz to ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę to ja tu jestem amatorem, bo ja trenuję MMA 4 miesiące, a ty trenowałeś parę lat i miałeś przerwę. Nie, parę lat to... No z przerwami, ale mówię, zacząłem parę lat przygodę i przerwę z 3-4 lata temu, ale z tego no. Zaufaj mi, że z 2-2,5 roku. No teraz ja... tak mówisz, że ja tam gdzieś przeglądałem te twoje wywiady wcześniej i mówiłeś właśnie o wiele więcej, ale właśnie o to chodzi. Ludzie nie rozumieją, dlatego im właśnie tłumaczę teraz, że to nie jest tak, że jestem zawodowcem, bo jestem zawodowcem w walkach na gołe pięści, czy powiedzmy w walkach w boksie ogólnie, a nie właśnie w MMA, gdzie jestem partner i na no, ale płaszczyzna, jak... inna pamięć mięśnia, inny tlen, inne wszystko. Tutaj ty jesteś nawet bardziej doświadczony ode mnie, większym zawodowcem niż ja. A druga sprawa, ja tak wcześniej takie rzeczy nie wypominałem, ale widzę, że tutaj wiele osób porusza takie tematy, więc poruszę to i ja. Ja walczyłem w kategorii 77 kg, 75, gdzie ty ważysz tam po 90 i walczymy w 84, więc idę do góry. Ostatnio miałem 2 kilo niedowagi, 81,700 miałem na ważeniu, ty pełny limit i to wiadomo, jeszcze potem wiadomo się nabiłeś, ja to mam tyle wagi po prostu i tyle mam. Ale to, tak mówię, nie, to nie jest dla mnie teraz jakieś usprawiedliwienie, tylko po prostu wy tak wszyscy, tak zawsze friki zauważyłem, że zawodnicy też jestem zawodnikiem walczącym na galach frikowych, ale wy tak wszyscy zawsze, a bo tłumaczycie się, z tym nie zawalczę, bo to nie ta formuła,
nie, bo coś tam mi nie pasuje. Ja jak mi dzwonił prezes i mówi jakieś nazwiska, zawodnik jakiś MMA, ja mówię spoko, nieważne, okej. Okay. Jakaś waga, mówię, nie ma problemu, każdy. On mówi, nie no Tomek, ale trzeba wyrównać jakąś szansę. Ja mówię, nie trzeba. Ja nie, ale wychodzę to... na każdego, a wiesz... Ja wiem, ja to szanuję, to musisz, tylko że dwie pierwsze rundy, to połowa tych rund była, odbywała się w stójce, w twojej płaszczyźnie, w której trenujesz wiele lat i w tej płaszczyźnie ty mi nie zrobiłeś krzywdy. W trzeciej rundzie mogło wyglądać, że ostatnie 30 sekund mnie atakowałeś, ale te ciosy jakby nie robiły na mnie wrażenia. Rundę, nie, 30 sekund, całą rundę od początku, wszystkie wybrony, wszystkich obaleń i prób obaleń i całą rundę cię atakowałem, ale teraz słuchaj, tego błędu nie popełnię, czyli no inaczej, no zadyma się odpali teraz szybciej, już wiemy co, na co mamy się szykować, wiemy, że nie ma zagrożenia takiego jak wcześniej się nastawialiśmy, z zadymą teraz wiemy, że po prostu wcześniej mu dam ruszyć, a i niech się dzieje. No i bardzo się... Nią się zawsze zgadzać trzeba. Bardzo się cieszę, bo... Bardzo gorąco między wami, może zrobimy face to face. Ja korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić Daro, pozdrawiam twojego cudownego synka Franka i napomnieć chciałbym, że otwieramy z Pawłem kanał na YouTubie, bliźniacy budują więcej o tym powie Paweł. Zapraszam na ja korzystam z okazji i idę jeszcze raz spojrzeć w oczy Tomkowi. No jest i mikrofon. Wtedy Piotruś, nie przeraziły mnie twoje warunki fizyczne. Jak patrzyłem na ciebie z drugiej strony klatki, teraz nie przestraszę się ich tak samo, jeżeli ludzie komentowali, że zniszczysz mnie łatwo, widzę właśnie temu dysproporcję. Zobaczą teraz jeszcze bardziej, że wtedy naprawdę troszeczkę chyba bagatelizowałem ciebie, a wcześniej Alana. Teraz przygotowałem się bardziej, nie piłem już codziennie, co drugi dzień, tylko co trzy dni. Ale ja się cieszę, bo ty nie masz się mnie obawiać, my mamy wyjść do klatki i dać zajebiste show, tak jak daliśmy to teraz, ostatnio i na to liczę, niech wygra lepszy. Ja jestem teraz, mam więcej czasu na przygotowania, też na pewno będę w lepszej formie i zobaczymy, co się wydarzy w sobotę. Obyś spełnił te swoje słowa i publiczności dał taką walkę, jak mówisz, żeby byli zadowoleni. Ostatnio spełniłem, teraz też spełnię. Słów na wiatr nie rzucam. Zobaczmy. Dobrze, panowie, wystarczy. Do publiczności. Słuchajcie, Zadyma, Piotr Tyburski. Wielkie brawa, kupujcie pay-per-view na fame.ma.tv. Dziękujemy panowie.